Czy Pana Boga należy się bać? To jest bardzo fajne pytanie i dzisiaj podejmuję je w tym podcaście. Wielu z nas czasem ma takie przekonanie, że właśnie ze względu na Pana Boga i na to, że się Jego boję, zrobię to albo czegoś tam nie zrobię, postąpię w taki czy inny sposób. Czy to jest najlepsza opcja? Posłuchajcie dzisiejszego odcinka, być może trochę Was przybliży do odpowiedzi. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj 99. odcinek. Tytuł tego odcinka, czy Boga należy się bać? To bardzo fajne pytanie. Zanim do niego przejdę i spróbuję trochę odpowiedzieć, jak na to popatrzeć, to chciałbym zacząć od małego wstępu. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie informacje i to, co jakby dostałem od Was z newslettera pod koniec roku. Dzięki Wam za to, że byliście w zeszłym roku ze mną. Dziękuję też bardzo wszystkim tym, którzy zaangażowali się i chcieli to zrobić. Zrobili jakąś małą reklamę puzzli. Cały czas na mojej stronie na www.puzzle.pl są do pobrania pliki graficzne, które można wrzucić na swojego Facebooka albo Instagrama. Jeżeli możecie to zrobić, absolutnie będzie to super i będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Bardzo się cieszę z tego, że to jest 99. odcinek, bo to oznacza, że następnym odcinkiem jest odcinek setny. Jeszcze nie wiem trochę, jak on będzie wyglądał. Cały czas jestem w takim trybie przygotowywania tego odcinka. Jeśli macie jakiś pomysł, jeśli macie jakieś pragnienie co do setnego odcinka, to dawajcie znać na maila dawid@puzzlewiary.pl. Być może uda nam się coś wspólnie zebrać i coś wspólnie fajnego złożyć. Jeżeli będziecie mogli to zrobić, to bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj taki wyjątkowy moment, bo jestem w przeddzień emisji tego odcinka, więc nagrywam go zupełnie na świeżo. Jestem w Krakowie i tutaj go przygotowuję, więc mam nadzieję, że nie są to idealne warunki, w których zwykle nagrywam. Zwykle mam fajne warunki u siebie w celi. Tutaj jestem w auli na górze, więc jeśli będziecie słyszeli jakieś szumy, trzaski, to bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że jakoś dacie radę przez to przejść. Więc idę do rzeczy. Dzisiejszy odcinek i dzisiejsze pytanie to jest pytanie o to, czy Boga należy się bać. Zastanówcie się na samym początku, jakby co sami myślicie. Jakbyście mieli w pierwszym odruchu zadać sobie takie pytanie, czy należy Pana Boga się bać, to jakie znaleźlibyście odpowiedzi w waszym sercu i w waszej głowie? Tak, nie? A może tak, z jakąś gwiazdką, z jakimś zapytaniem, z jakimś popatrzeniem. Jaki jest twój pogląd na to pytanie? Albo jeszcze lepiej można byłoby sobie zadać tak osobiście, jak ja przeżywam moją relację z Panem Bogiem i jak w rzeczywistości się dzieje, czy rzeczywiście boję się Pana Boga? Czy to jest moje doświadczenie? Czy to jest raczej doświadczenie takie, które mi nie towarzyszy? Czy to dobrze, czy źle? To zaraz być może trochę spróbujemy się do tego przybliżyć, bo to pytanie w ogóle jest fajne i bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja je dostałem od Was z internetu. Przyznam szczerze, że trochę nie pamiętam od kogo, bo w ostatnim czasie dużo miałem tej korespondencji. Ale postanowiłem się z nim zmierzyć, tak żeby spróbować na nie choć trochę odpowiedzieć. Moja odpowiedź trochę brzmi i tak, i nie. Znaczy, to trochę zależy, jak rozumiemy bojaźń Bożą, bo wydaje mi się, że w wielu momentach naszego życia my rozumiemy bojaźń Bożą w zły sposób. Otóż jeżeli przybliżymy się do znaczenia pojęcia bojaźni Bożej, to zobaczycie, że banie się Pana Boga w tym sensie katolickiego nauczania Kościoła katolickiego jest jak najbardziej czymś pożądanym i czymś, co dobrze byłoby mieć, posiadać, właśnie o tym trochę więcej. Natomiast nie należy się bać Pana Boga w takim znaczeniu, jaki bardzo często rozumiemy w bojaźń w takim wymiarze psychologicznym, w takiej przestrzeni, bym powiedział, trochę strachu, obawy, lęku,
to nie jest wizja katolicka. Czyli na samym początku chciałbym wam rozróżnić ten moment, że my mamy zamieszanie pojęciowe bardzo często, ponieważ kiedy myślimy o bojaźni, to pewnie odruchowo wielu z nas wycofuje się w taki właśnie jakiś kokon, takiego przerażenia, które nam, chrześcijanom, nie powinno towarzyszyć. Jeśli popatrzymy na samo pojęcie bojaźni Bożej, to, no właśnie, jak zawsze sięgam najpierw do Pisma Świętego i próbowałem przeglądnąć, co w Piśmie Świętym na temat bojaźni Bożej możemy znaleźć. No i możemy znaleźć bardzo dużo zachęt do tego, żeby bać się Pana Boga. Tych zachęt w szczególności znajdziecie ogromnie dużo w Piśmie Świętym, w literaturze mądrościowej, w Księdze Syreacha, Koheleta, bardzo dużo będzie w psalmach. Będą to najczęściej wezwania do tego, że należy bać się Pana Boga, ale będą to też takie tego rodzaju zachęty właśnie do obawy i pochwały wobec ludzi, którzy Pana Boga się boją. Czyli literatura mądrościowa będzie bardzo jakby tak eksponować czy podbijać coś, co my nazywamy bojaźnią Bożą, i będzie to czymś niezwykle dobrym. Tak na to patrzy ten fragment Starego Testamentu, psalmów i literatury mądrościowej. Warto też od razu sięgnąć, no i tutaj sięgamy zarówno do Pisma Świętego, jak i do naszego katechizmu, kiedy patrzymy na drugie przekazanie Boże: nie będziesz wzywał imienia Pana Boga nadaremno, to tutaj też mamy taki moment, w którym zawiera się bojaźń Pana Boga, bo jest to uznanie świętości i szacunku dla Pana Boga, więc jakby ta bojaźń Boża, ona w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie się pokazuje i bardzo wyraźnie będzie jakby czymś, do czego nas Pismo Święte zachęca. I myślę, że to jest coś, co wielu z nas właśnie czyta w Piśmie Świętym, no i mówią, no to należy się bać Pana Boga, należy przed Panem Bogiem właśnie uciekać się, strachać i tak dalej. Mała dygresja, pomyślcie sobie o Księdze Rodzaju, jak Adam i Ewa zgrzeszyli i oni zaczęli się bać Pana Boga, ukryli się, a Pan Bóg ich zaczął szukać, próbował ich znaleźć. Więc to z tym właśnie bojaźnią, to tak trzeba też nawet w tej perspektywie Pisma Świętego być bardzo spokojnym i uważnym. Kiedy popatrzymy na pierwsze wieki chrześcijaństwa, ja bardzo lubię, jak wiecie doskonale, czytać Ojców Pustyni i w apoftegmatach Ojców Pustyni, czyli w tych krótkich przypowieściach, mamy bardzo dużo takich fragmentów dotyczących bojaźni Bożej. Generalnie ojcowie pustyni będą mówili, że bojaźń Boża leczy nas i pomaga nam w dobrym postępowaniu przed Panem Bogiem, unikaniu grzechu, pomaga nam w budowaniu życia duchowego i będzie nas umacniała właśnie na tej drodze do Pana Boga. I apoftegmaty właśnie ojcowie będą mówili, że to jest swego rodzaju postawa życiowa, że to jest wyrzeczenie się, które pomaga w byciu blisko Pana Boga, ale też kiedy patrzę na, czy jakby próbuję zrozumieć taką definicję, którą ojcowie pustyni próbowali jakoś tam przemycić w swoich apoftegmatach, to zasadnicza definicja bojaźni Bożej to będzie miłość pełna czci i szacunku do Pana Boga. To w ogóle jest fajna definicja, nie? Czyli bojaźń Boga to jest miłość, która jest związana z pełną czci, czyli jakby uznaniem wielkości Pana Boga i uznaniem szacunku dla Pana Boga. I myślę, że to jest taka definicja, którą warto sobie gdzieś tam zapamiętać, to znaczy złączyć bojaźń Boga z Jego miłością, z szacunkiem i czcią, którą mu się wyraża.
I ojcowie pustyni będą mówili, że będzie się to właśnie wyrażać przez posłuszeństwo wobec Pana Boga, takim posłuszeństwem, i będą tutaj ojcowie pustyni budować taką analogię, że my powinniśmy, czy jesteśmy zaproszeni do takiego posłuszeństwa Bogu, jak Chrystus był zaproszony do posłuszeństwa Ojcu, i że wyraża się też ta nasza bojaźń Boża w tym, że mamy miłość do Pana Boga i że potrafimy się wyrzec świata dla Chrystusa. To jest definicja. Oczywiście pamiętajcie, że ojcowie pustyni to są ci, którzy odchodzą ze świata, odchodzą z miast, idą i żyją gdzieś daleko, więc dla nich to jest dość oczywiste, że mają właśnie, czy jakby budują się w takiej perspektywie odłączenia czy oddzielenia, i są właśnie osobami, które w tej poszukują głębokości, takiej totalnej głębokości Pana Boga, więc to odseparowanie jest dla nich czymś bliskim. Więc ideą, główną ideą jest to, że bojaźń Boża łączy się z miłością, z czcią, z szacunkiem, z wyrzeczeniem świata, z postawieniem Chrystusa ponad światem, nie? Czyli jakby celem jest Bóg, Bóg sam w sobie, a nie świat. Bojaźń Boża pokazuje tą relację też. No i kiedy dochodzimy tak naprawdę do nauczania Kościoła katolickiego, to odkrywamy, że bojaźń Boża w ogóle jest darem Ducha Świętego. I to jest coś niezwykłego, bo my tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym jako chrześcijanie, którzy są ochrzczeni, dostajemy dar Ducha Świętego, w szczególności w bierzmowaniu bojaźni Bożej. I tu możemy już dojść do totalnego zamieszania, czym ta bojaźń Boża jest. I dar Ducha Świętego, słuchajcie, to w ogóle jest ładne. To jest po prostu trwała dyspozycja, czyli stała umiejętność do tej bojaźni Bożej, czyli stała umiejętność do tego, żeby wyrażać cześć, szacunek dla Pana Boga. Kiedy spróbujemy sobie znowu przybliżyć to myślenie o darze Ducha Świętego, że mamy dar bojaźni Bożej, to oznacza, że my jakby jako ludzie potrafimy wyrazić szacunek do Pana Boga, że my jako ludzie potrafimy złapać ten motyw hierarchii, że Pan Bóg jest ponad nami, że my jesteśmy ludźmi i że w tym momencie hierarchii bytów tak zwanej, brzmi technicznie, ale trochę tak jest, że w tej hierarchii bytów my mamy moment, w którym uznajemy, że Bóg jest ponad nami. Coś, co chyba bardzo często teraz zaginie w naszej rzeczywistości, nawet myślę w ludziach, którzy gdzieś próbują wierzyć, że próbujemy często Pana Boga ściągać do poziomu mojego, do mojej właśnie takiej bezpośredniości i zwykłości, i mówimy Panu Bogu, że to ty rób tak, jak ja chcę, czy ty się podporządkuj temu, czy tamtemu. Tymczasem właśnie to tak nie działa. To tak jest, że my, będąc z Panem Bogiem, czy jakby szukając Pana Boga, no jesteśmy bardzo jakby tak zaproszeni do tego, żeby też uznać Jego wielkość i uznać, że to On jest Twórcą i że to On ostatecznie rządzi światem, i że ta bojaźń Boża sprawia, że my jesteśmy gotowi zobaczyć większe znaczenie Pana Boga, czy że ponad światem jest Pan Bóg, nie? To jest ten moment. I dar Ducha Świętego sprawia, że my mamy tą stałą dyspozycję, czyli stałą umiejętność zobaczenia, że wszystko to, co na ziemi, nadal jest mniejsze, jest stworzeniem względem Stwórcy, Boga, który jest Bogiem ponad wszystkim. Czyli jakby pierwsza rzecz, którą mamy właśnie w tym darze Ducha Świętego zobaczyć, to świadomość wielkości Pana Boga i rozumienie swojej pozycji w tym. I jest też taki jakby ciekawy motyw, bo zobaczcie, dar Ducha Świętego my otrzymujemy w Nowym Testamencie, dopiero jakby oczywiście po przyjściu Jezusa, po ustanowieniu Kościoła, po posłaniu Ducha Świętego, więc ten dar bojaźni Bożej my zyskujemy, już bym powiedział, w czasach, nazwijmy to tak enigmatycznie, Nowego Testamentu. Kiedy patrzymy na Stary Testament, to jest w ogóle ładne zestawienie pomiędzy Nowym a Starym Testamentem. Ja lubię to jakby uchwycić. Ten Stary Testament bardzo nam mówi w tej literaturze mądrościowej właśnie o tej pochwale bojaźni Bożej, o zachwycie nad człowiekiem, który kocha
Pana Boga, który widzi Pana Boga jako, i potrafi znaleźć swoje miejsce, ale w Starym Testamencie będzie taki rys, bym powiedział, zobowiązania czy zadania do tej bojaźni Bożej. A w Nowym Testamencie my dostajemy w Duchu Świętym rzeczywistość wolności, opcje na szukanie Pana Boga, na bycie blisko Niego, na, bym powiedział, swego rodzaju spontaniczność. Stary Testament trochę by nas przesuwał w taką stronę człowieka, który coś musi zrobić, bo inaczej nie będzie działać. Człowieka, który jakby ma zadanie, a Nowy Testament przesuwa nas w totalną wolność. Wolność właśnie, której daje nam Duch Święty też siłę do tego, żeby w tej wolności wybierać i wychodzić. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment, bo kwestia patrzenia na Stary i Nowy Testament to jest też kwestia wizji Pana Boga. Bardzo często patrzymy na Pana Boga tylko i wyłącznie z takiej perspektywy wizji, trochę bym powiedział, starotestamentalnej, pomieszanej z naszymi kontekstami rodzinnymi i z taką rzeczywistością, której bardzo często jesteśmy uczeni przez naszych katechetów, czy byliśmy uczeni przez księży Kościół w błędny sposób. I tu możemy dojść do zamieszania pojęciowego, przepraszam was bardzo, zamieszania pojęciowego, ponieważ utożsamimy sobie bojaźń z lękiem. Jeżeli mamy fałszywą religijność i fałszywą wizję Pana Boga, to zrobimy to przesunięcie, o którym wam powiedziałem na początku, to znaczy zamiast na bojaźń Bożą, to zrobimy z bojaźni Bożej lęk i będziemy się lękać Pana Boga, będzie to związane ze strachem i przerażeniem. I wiele osób, wydaje mi się współcześnie, właśnie tak czyta tą kwestię bojaźni Bożej, nie jako szacunku do Pana Boga, czy rozumienia Pana Boga, tylko jako lęku, przerażenia i budują swoją duchowość w kontekście kary, zobowiązań, przerażenia i w taki sposób mają przekonanie, że bojaźń Boga jest dobra, ponieważ boją się na przykład kary albo boją się tego, że Pan Bóg im coś zrobi. I w związku z tym muszą zrobić to czy tamto. I z tego wynika, z takiego lęku, strachu, wynika postępowanie religijne, czy coś, co jakby niektóre osoby robią, w efekcie budując bardzo błędną religijność i jeszcze bardziej błędną wizję Pana Boga. Zobaczycie, że Pismo Święte pokazuje nam, że żeby się nie lękać. Mamy wprost, nie lękajcie się. My mamy właśnie bojaźń Boża, nie jest lękiem, nie jest przerażeniem tego, że Pan Bóg zamierza mnie ukarać, że Pan Bóg patrzy tam z perspektywy nieba i tylko się czai, kiedy zrobić mi krzywdę. To jest ciekawe, że można sobie zadać takie pytanie, jeżeli mamy zdrowe relacje rodzinne, czy można się ojca bać? No i w tym sensie takiego, jeżeli ktoś z nas ma taką relację rodzicielską, że ojca się boi, bo ojciec bije, czy dopuszcza się jakiejś przemocy psychicznej czy coś, to znaczy, że ta relacja jednak nie jest w porządku. Natomiast każdy z nas pewnie gdzieś tam w tych, jeżeli mamy zdrowe relacje rodzinne, odkrywa, że ojcu należy się szacunek przez to, że jest moim, że przyczynił się do mojego urodzenia, że jest właśnie, że jest tym, kto mnie wychowywał, kto o mnie dbał. Ten moment w szacunku jak najbardziej się należy, ale to nie jest tak, że jako dziecko mam się kryć i bać i lękać, bo to byłoby oznaczało coś zupełnie nie tak. Więc my znowu wracamy do tego momentu, że szacunek czy bojaźń Boża nie jest strachem, tylko właśnie jest szacunkiem, docenieniem. W obrazie Pana Boga nie możemy mieć takiego przerażenia, takiej konsekwencji, że właśnie będę grzeczny, więc Bóg da mi nagrodę. Nie będę grzeczny, więc mnie ukarze, bo to jest
błędne wyobrażenie o Panu Bogu. Jeżeli robisz coś, na przykład postępujesz pozytywnie, moralnie, tylko dlatego, żeby Pan Bóg w żaden sposób cię nie ukarał, to znaczy, że nie budujesz żadnej relacji. To znaczy, że budujesz jakiś błędny moment religijności, no bo budujesz to na takiej zasadzie, że Pan Bóg ma dla mnie wymagania, taką wizję właśnie Pana Boga, który zarzucił na ciebie pęto swoich przykazań po to, żeby utrudnić ci twoje życie i teraz boisz się, że jak wyjdziesz poza jakiś milimetr danego przykazania czy danego zadania, to stracisz, to Pan Bóg się na ciebie wkurzy i cię ukarze, nie? I to jest ten strach i lęk związany z fałszywą religijnością, fałszywą wizją Pana Boga i fałszywym postrzeganiem w ogóle chrześcijaństwa. I jakby z tego trzeba się bardzo wybić. Bojaźń Boża właśnie nie jest tym strachem i lękiem przed Bogiem, który ma za zadanie nas ukarać i ma za zadanie, że tak powiem, wykonać plan wymagań. I dlatego, kiedy wrócicie do myśli, którą wam przed chwilą sprzedałem, do myśli tego, że bojaźń Boża jest darem Ducha Świętego, a ten dar Ducha Świętego jest związany z Nowym Testamentem, ze sprawnością, z umiejętnością, z całą dyspozycją do tego, żeby widzieć, gdzie Bóg jest, gdzie ja jestem, żeby mieć szacunek wobec Pana Boga, kiedy zobaczycie coś takiego, no to zobaczycie też ogromną wolność w tej relacji. To się okaże, że właśnie to nie jest tak, że my mamy zadanie pod tytułem nie wykraczaj poza przykazania, bo Pan Bóg zrobi ci krzywdę, tylko my mamy zadanie szukaj Pana Boga, odkrywaj Go, zobacz, że bojaźń Boża sprawia, że rozumiesz, gdzie jest Pan Bóg, gdzie jesteś ty, jaka jest ta relacja, gdzie jest ten świat. I to pozwala dobrze budować ten moment kultu wobec Pana Boga, stawania wobec Pana Boga, cieszenie się Nim. To jest ten moment, to jest jakby tak, no właśnie, buduje też taką zdrową moją religijność, ponieważ ta religijność nie zamyka się na tym, że ja muszę coś zrobić w taki czy inny sposób, tylko ta religijność jest związana z tym, że ja wiem, że Bóg jest nade mną, nie? I to nie jest tak, że ja też wiem, że Bóg jest nade mną, mam do Niego szacunek, ale też wiem, że to nie jest tak, że On jest nade mną z tą taką wyciągniętą lupą, która za wszelką cenę chce mnie tam docisnąć, nie? To nie jest relacja. Relacja miłości będzie tylko wtedy, kiedy będzie ten szacunek, będzie ten moment zobaczenia, gdzie ja jestem, gdzie Pan Bóg jest, ale będzie też ta przestrzeń wolności, świadomości, odkrywania Ducha Świętego, dawania się prowadzeniu, kiedy moje postępowanie religijne, moje postępowanie jako chrześcijanina nie będzie uwarunkowane tylko i wyłącznie tym, że się boję, bo Pan Bóg czeka, jak mnie tutaj dopaść i dlatego nie zgrzeszę tak albo inaczej. To nie jest motywacja. Jeżeli nie grzeszysz dlatego, że boisz się, że Pan Bóg cię potępi, wrzuci do piekła albo zrobi ci krzywdę, to jest najgorsze, co można zrobić. My mamy nie grzeszyć dlatego, że kochamy Pana Boga, albo nie grzeszyć dlatego, że widzimy w Duchu Świętym większą wartość takiego czy innego postępowania, a nie lękamy się przed karą. To jest coś niezwykłego, ważnego. Bojaźń Boża jest sprawnością, jest darem, jest świadomością tego, że Pan Bóg jest ponade mną, jest szacunkiem do Pana Boga, jest takim, bym powiedział, umiejętnością wchodzenia w taką modlitwę do tego, żeby zobaczyć Pana Boga jako tego, który totalnie kocha i któremu bardzo na nas zależy. I też zobaczyć naszą świadomość, czy nasz moment, który pozwala nam odkrywać Pana Boga. Dobra, podsumowanie, bo się rozgadałem pod koniec, za co was bardzo przepraszam. Podsumowanie jest takie. Bojaźń Boża tak jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu. Bojaźń Boża jest darem Ducha Świętego. Darem Ducha Świętego, który jest stałą dyspozycją i stałą możliwością do kochania, do wyrażenia szacunku, do zobaczenia Pana Boga. Lęk
czy jakby bojaźń rozumiana jako lęk, strach, obawa czy przerażenie jest czymś nagannym i czymś, co czego nie akceptujemy w zdrowej religijności, ponieważ lęk przed Panem Bogiem i strach łączy się z fałszywą wizją Pana Boga, której i prowadzi do fałszywej religijności, która jest oparta tylko i wyłącznie na zasadach, na karze, a nie prowadzi do miłości i do dóbr duchowych. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Dzięki, że go wysłuchaliście. Zapraszam, tak jak powiedziałem, za tydzień na setny odcinek, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie przestrzeń i u Was do świętowania tego, że to już setka bija puzzlą wiary. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzli zapraszam w przyszły czwartek.